Te rozważania były takim pretekstem do realizacji dyplomu, który właśnie stworzyłem zarówno w inżynierskim, jak i w tego aneksu. To się odbywało tak, że przez okres na początku studiów pracowaliśmy wszyscy w pracowni z modelem. Codziennie mieliśmy rysunek, który trwał od 17 do 19 przez tygodnie, pracowaliśmy z modela. Natomiast od trzeciego roku do czwartego ja opuściłem pracownię. Nie przebywałem wtedy już w pracowni, podejmowałem się takich autorskich bardziej rozważań. Zaprezentuję też Państwu, powstało w tym czasie bardzo dużo takich realizacji właśnie konceptualnych, abstrakcyjnych, dużo eksperymentów tuszem i innymi środkami wyrazu plastycznego. Ale właśnie na piątym roku powróciłem znów do pracowni, aby jednak ponownie doświadczać tego zetknięcia pracy z żywą materią, jakim jest człowiek. I te multiplikacje powstawały przez okres około 2 miesięcy. Faktycznie ja pracowałem z tym w jednym miejscu. Te pozy w międzyczasie się zmieniały, modele. Oczywiście studenci w tym czasie realizowali swoje zadania, takie powiedzmy tygodniowe, bo zazwyczaj na Akademii taką jedną pozę prowadzi się przez tydzień. Studenci w tym czasie realizują zazwyczaj jeden rysunek. I gromadziłem te widoki na zasadzie trochę takiego eksperymentu, bo wiadomo, że w technikach graficznych, komputerowych bardzo łatwo jest uzyskanie takiego efektu tej transparentności, przewijania się różnych powidoków. No, w technikach takich tradycyjnych, jak bezwzględnie właśnie rysunek węglem, okazuje się, że no, było to, nie powiedziałbym, łatwe zadanie, ale no, takie wymagające jednak. I to, że ten zmysł na różnych płaszczyznach, ponieważ raz, że trzeba ten rysunek jakoś ustawić, zbudować dominantę, decydować o tym zagęszczeniu tych planów. Tu też troszkę sam byłem zaskoczony tym, wydawało mi się, że jest ten pierwszy rysunek w tamtym czasie, pamiętam te emocje, że to już jest dość mocno zagęszczone, a z każdym kolejnym to zagęszczenie narastało. Tutaj podjęliśmy, panie państwo, zastanawiacie się, z czego wynikają te odcięcia. Podjęliśmy taką decyzję wówczas z profesorem prowadzącym pracownię zadecydowaliśmy o takim sposobie ekspozycji tych rysunków. To jest zabieg czysto kompozycyjny, ponieważ to było prezentowane na białym tle, na białej ścianie. I żeby nie wieszać plakatów, jeden, drugi, trzeci, no to zadecydowaliśmy, że to może być jakiś taki łącznik łączący, spajający ten tryptyk.